Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj na tym miejscu, gdzie możemy być przed obliczem Bożym i myślę, że czujemy się szczęśliwi z tego tytułu, że możemy przychodzić przed oblicze Boże, że możemy słyszeć te słowa, nie tylko słyszeć, ale na pewno w dużej mierze z tego, co jest przekazywane nam poprzez Słowo Boże, jest naszym udziałem. Jest udziałem naszej duszy, naszej wiary, naszej nadziei, jak i również Bożego błogosławieństwa. Ale wolą Bożą jest to, abyśmy pogłębiali tę społeczność, abyśmy mogli być więcej ubogaceni. A nie tylko to, ale również żyjąc w obecnym świecie, wśród tych wszystkich niebezpieczeństw, abyśmy nabywali od Boga tego światła, mądrości, aby zachować się czystymi, wolnymi od tego, co serwuje dzisiaj świat, nawet w formach jakiejś religijności czy pobożności, ale abyśmy mogli zbliżać się do źródła życia i od Jezusa Chrystusa czerpać właśnie to niezgłębione bogactwo, które może nas uzdolnić właśnie do tego, aby w ten dzień, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, uznał On sam nas za godnych powołania i przygotowanych do Królestwa Niebios. Chwała Bogu za to. Chciałbym jeszcze dzielić się z wami Słowem Bożym. Myślę, że to jest takie istotne i na czasie, co chciałbym przeczytać i wspólnie razem z wami jeszcze w dzisiejszym dniu rozważać. Czytać będę miejsce Pisma Świętego zapisane z Ewangelii Łukasza z rozdziału 19 i od 28 wiersza. I powiedziawszy to, szedł dalej, zdążając do Jerozolimy. A gdy się przybliżył do Betfage i do Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów swoich, mówiąc: idźcie do wioski, naprzeciwko której, gdy do niej wejdziecie, znajdziecie ośle uwiązane, na którym nikt z ludzi jeszcze nie siedział, i odwiązawszy je, przyprowadźcie. A jeżeliby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, powiedzcie tak: Pan go potrzebuje. A gdy odeszli ci, którzy zostali wysłani, znaleźli, jak im powiedział. Gdy zaś oni odwiązywali ośle, rzekli jego właściciele do nich: dlaczego odwiązujecie ośle? A oni rzekli: Pan go potrzebuje. I przywiedli je do Jezusa i narzuciwszy swoje szaty na ośle, wsadzili na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóżka Góry Oliwnej, zaczęła się cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, które widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. I odpowiadając, rzekł: powiadam wam, że jeżeli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. No, odczytałem to miejsce Pisma Świętego, ponieważ ono przypomina nam bardzo istotne wydarzenie, które miało miejsce w czasie misji Jezusa Chrystusa na ziemi. Teraz, kiedy żyjemy, no, można powiedzieć, w XXI wieku, no, jeszcze można by dodać, według ogólnego stwierdzenia czy rozumienia, w kraju chrześcijańskim, zauważamy, w jak wielki sposób przez ludzi zostały pewne wydarzenia czy prawdy wypaczone, gdzie obrócono je może w jakieś imprezy, zabawy, festiwale itd., itd. Ale dla nas, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków ważne jest to, abyśmy zawsze spoglądali do źródła prawdy, abyśmy mogli poznawać my i nasze dzieci i potomni, jaki był cel misji Jezusa Chrystusa, jaki był cel Jego głoszenia, jaki był cel tego, co On cokolwiek czynił, nawet z dziwnych rzeczy. Ale one miały sens i znaczenie, dlatego,
że u Boga jest zawsze porządek. Nie ma rzeczy niepotrzebnych, nie ma słów niepotrzebnych i nie ma wydarzeń niepotrzebnych. Dlatego, że u Boga, jeszcze raz chcę podkreślić, jest porządek, jest całość, jest spoistość i jedno bez drugiego być nie może. I dlatego też, wglądając w Słowo Boże, możemy zauważyć i zrozumieć, że właśnie to wydarzenie, które miało miejsce przez Paschą, już przed śmiercią Pana Jezusa Chrystusa, miało głębokie znaczenie, aby pokazać narodowi izraelskiemu wypełnienie się proroctwa. Jeżeli chodzi o Mesjasza, którego oczekiwał naród izraelski, było wiele proroctw w zakresie Starego Testamentu, można by powiedzieć, tego okresu. Czy to w księgach mojżeszowych, czy to w psalmach, czy też w księgach proroków. Ale tutaj, drodzy, chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że w tym przypadku dopełniło się na oczach ludzi właśnie wypełnienie się proroctwa. Ale z drugiej strony, kto zwrócił uwagę na to? Drodzy, chcę tutaj powiedzieć również, że tak jak odnośnie narodzenia się Pana Jezusa Chrystusa, było wyraźnie napisane, oto Panna pocznie i porodzi syna. Kto na to zwrócił uwagę? Jeżeli byśmy zwrócili uwagę na inne dziedziny, które tak wyraźnie były podkreślone, kiedy Pan Jezus przy rozpoczęciu swojej misji właśnie w Nazarecie otworzył księgę proroka Izajasza i odczytał tam słowa, które były mówione o nim i powiada, dziś wypełniło się to słowo w uszach waszych. Kto się nad tym głębiej zastanawiał? Możemy tam zauważyć, że kiedy Pan Jezus dotknął ich po prostu niewłaściwego podejścia czy zrozumienia, oburzyli się. Oburzyli się. Gdybyśmy oglądali nadal w inne miejsca, to zauważamy, jak w sprecyzowany sposób, w właściwym czasie, Pan Jezus w czasie swojej misji wypełniał te proroctwa. I to wydarzenie, które miało miejsce, ono nie było bez sensu. Pan Jezus wiedział, co, kiedy i jak należy uczynić. Oczywiście uczniowie byli zaskoczeni tym. Pan Jezus nic im do przodu nie mówił. Ale kiedy zbliżali się, wysyła właśnie uczniów i już z góry mówi to, co kto was zapytają, co macie odpowiedzieć. I również podkreślił, że tą oślicę, na której jeszcze nikt nigdy z ludzi nie siedział. No, moglibyśmy powiedzieć tak, ani ja, ani żaden z nas, gdybyśmy podeszli do tego stworzenia, do tej oślicy, nikt by nie rozpoznał i nie wiedział, czy już ktoś jeździł na tej oślicy, czy nie jeździł na tej oślicy. Ale Pan Jezus wiedział. Ale jakie to miało znaczenie? Dlaczego akurat Pan Jezus Chrystus wjechał do Jerozolimy i to na oślicy, której nikt nigdy nie siedział? Ja nie będę odczytywał ze względu na czas, ale chciałbym jedynie wspomnieć, że w Izraelu był taki porządek, jeżeli był powoływany nowy król, to on pierwsze w czasie ustanawiania czy tej uroczystości powołania do tego urzędu króla był wsadzany na oślicę poprzedniego króla. Poprzedniego króla. I kiedy czytamy w Księdze Królewskiej, jak Dawid ustanawiał Salomona na swojego króla, on dał takie wyraźne polecenie, że weźmiecie go, tam kapłani, i również weźmiecie moją oślicę i posadzicie na nią Salomona, mojego syna, i obwołacie jego królem. I nie było możliwe takie coś, aby ktoś sobie, taki inny człowiek, mógł usiąść na takie stworzenie. Natomiast w tym przypadku, jeżeli chodzi o królowanie Jezusa Chrystusa, o Jego władztwo, to On nie przejmował od ludzi, On nie przejmował od systemu swojego autorytetu, swojej władzy i mocy. On ją otrzymał od Boga.
I dlatego on, wypełniając prorocze słowo wobec Izraela, że on jest prawdziwym królem Izraela i on nim był, to właśnie usiadł na to stworzenie, na tą oślicę, na której nikt nigdy nie siedział. Widzimy, że w tym wydarzeniu, jak i w wielu innych, towarzyszyło Boże działanie. No bo przypuśćmy, ktoś podchodzi do oślicy, no gdybyśmy dzisiaj wzięli do czyjegoś samochodu, ktoś podchodzi i chce wsiąść i jechać. Czy byśmy tak byli obojętnymi, żeby no jedz sobie, bo tam ktoś potrzebuje? Nie, ale Pan Jezus Chrystus wiedział, że ci ludzie, którzy usłyszeli, Pan potrzebuje, oni nawet nie pytali, jaki Pan. Proszę bardzo. I właśnie oni wzięli tą oślicę. Kto kazał tym ludziom, którzy tam szli z Jezusem Chrystusem, właśnie słać szaty na drogę? Czy gałązki palmowe i kładli, i krzyczeli, wołali całym sercem, że to, co tu mówi, że błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. Duch Boży ich natknął. I te dzieci, które wołały, i którym no oczywiście jak zwykle tym faryzeuszem to się nie podobało. I Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli ci będą milczeć, to kamienie krzyczeć będą, ale wypełnić się musi to, co jest napisane. Nikt nie organizował tego, nie było tam organizatorów na tego, żeby zebrać ludzi. Słuchajcie, wy macie wołać, słuchajcie, wy macie posyłać te szaty pod nogi tego oślęcia, że wy macie właśnie to czy tamto robić. Tak zauważamy, jeżeli dobrze wnikniemy, jaka było kierownictwo i współdziałanie Ducha Bożego właśnie z misją i pełnieniem w czasie tej misji woli ojcowskiej przez Jezusa Chrystusa. Wypełniło się proroctwo. Był to wielki znak dla Izraela. I tutaj chciałbym jeszcze takie jedno zdanie odczytać w związku z tym związane, gdzie również powiada, że nawet uczniowie tego początkowo nie rozumieli, uczniowie Jego. Lecz gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że to uczynili dla Niego. Później dopiero zrozumieli. Ale jednak pod kierownictwem Bożym i działaniem Bożym oni to czynili. Drodzy, chciałbym może jeszcze powołać się, skoro już wspominałem o tych proroctwach, że ono było tak dawno napisane. Izrael wiedział o tym. Przecież gdybyśmy odczytali już patriarcha Jakub, kiedy błogosławił swoich synów, wiemy, jak to odległe było. Kolejnych błogosławieństw to odnośnie swojego syna i pokolenia. Wypowiadając błogosławieństwo, sięgnął aż do osoby Jezusa Chrystusa. Mówiąc, nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg Jego, aż przyjdzie władca Jego i Jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej. To ma jeszcze głębsze znaczenie, ale ja nie będę się zatrzymywał nad tym. Ale jak dawno już było to prorocze słowo odnośnie Jezusa Chrystusa, który nie z linii Lewiego, ale z pokolenia Judy właśnie wyszedł jako władca, Szylo. I on właśnie wypełnił to Jezus Chrystus w obecnym czasie. Moglibyśmy jeszcze odczytać drugie miejsce, jeżeli chodzi o Zachariasza. W księdze proroka Zachariasza jest przypomniane już niedługo przed tym wydarzeniem, gdzie mówi, wesel się, córko syjońska, wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślice. Wypełniło się. Ale jaka była reakcja narodu izraelskiego na to? Chwilowo niektórzy, właśnie jakośmy słyszeli, pod natchnieniem Bożym oni uwielbiali, cieszyli się. Oni wiązali to właśnie z tym, że nareszcie będzie król,
że będą wyzwoleni z niewoli rzymskiej. Ale nie był to jeszcze ten czas. Jezus pełnił swoją misję, ale wszystko miało swoje miejsce i czas i zakres. Ale przyglądając się i wiedząc Pan Jezus o wszystkich wydarzeniach, widzimy, czy On również dał się ponieść temu entuzjazmowi. On patrzył trzeźwo i przyglądając się dla Jeruzalemu, dla tego umiłowanego miasta, czytamy dalej w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale, 41 wiersz. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tymto dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu. Dlaczego? Dlaczego tak? Dlatego, żeś nie poznało czasu nawiedzenia złego. Dlatego. I jak bardzo ważne jest w życiu każdego człowieka wierzącego, każdego chrześcijanina, aby wiedział, kim jest, w jakim czasie żyje, jaka jest wola Boża, jaki jest Boży plan, kierownictwo, aby się do tego dostosować. Jak wiemy doskonale, naród izraelski nie poznał. Ściągnął na siebie tak bardzo tragiczne konsekwencje. Jak wiemy, już za parę dni krzyczeli Barabasza, ukrzyżuj go, nie mamy króla, mamy cesarza. To było stanowisko narodu izraelskiego, który oczekiwał Mesjasza, na których oczach wypełniały się proroctwa. Dlaczego tak? Ale wiecie, historia często się powtarza. Jakże bardzo ważne i w obecnym czasie, abyśmy również zwracali uwagę, że w tym czasie, w którym my żyjemy, też wypełniają się proroctwa. Też jest wiele proroctw, które są zapisane w Piśmie Świętym, dotyczące obecnego czasu i aż do czasu przyjścia, ponownego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Drodzy, chciałbym, abyśmy tak w momencie jeszcze się nad tym zastanowili. Abyśmy czasami w pędzie życia, w takim zaabsorbowaniu się sprawami doczesnymi, nie zapomnieli, a co jeszcze gorsze, nie pominęli, czy też zlekceważyli właśnie to, co się wypełnia na naszych oczach. Drodzy, jak możemy poznać? Jak możemy zrozumieć te chwile? I tutaj apostoł święty Paweł w liście do Tesaloniczan powiada takie słowa, które chciałbym zacytować w pierwszym liście, 5 rozdział od 1 wiersza. To mówi do ludzi wierzących. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę przemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Pierwsze jest ważne, aby być synem, być córką światłości. To znaczy mieć Boże prawo w sobie. Mieć od Boga to światło, zrozumienie. I poprzez Ducha Świętego i dzięki temu Słowu, dzięki wierze temu Słowu, abyśmy byli oświeceni, abyśmy wiedzieli, w jakich czasach żyjemy. Dlaczego takie czy inne wydarzenia, one mają miejsce. Co za tym stoi? Do czego to prowadzi?
Abyśmy może nie skupiali się na człowieku czy na ludzkim systemie. I nie mówili, że to właśnie ten człowiek, czy tamten władca, czy tamten prezydent, to on jest wszystkiemu winien. Oni są tylko, można by powiedzieć, tymi elementami wypełnianiu się tych wszystkich wydarzeń, o których jest zapisane w Biblii i które muszą się wypełnić i wypełnią się w swoim czasie. Drodzy, Pan Jezus Chrystus również podał takie ostrzeżenie, które chciałbym odczytać, dlatego że ono, myślę, dla nas wszystkich jest bardzo, bardzo ważne. W Ewangelii Mateusza, bardzo znane słowa w 24 rozdziale, jest napisane tak: posłuchajmy. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy to się stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. A Jezus odpowiadając, rzekł im: baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Albowiem wiele przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to nie jest jeszcze koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, i miejscami trzęsienia ziemi, ale to dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. I powstanie wiele fałszywych proroków i zwioną wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nastanie koniec. Drodzy, nie będę się może zatrzymywał nad tymi kolejnymi wypowiedziami Pana Jezusa Chrystusa, które są tak prawdziwe i realne. Chciałbym tylko zapytać, czy może zachęcić, jeżeli patrzymy na Boże Słowo, jeżeli faktycznie dobrze się zastanawiamy, to czy nie zauważamy, że te sprawy się wypełniają, że nas otaczają? Czy to Słowo nie wskazuje nam, jaką postawę winniśmy zajmować względem tego, co się dzieje, względem tych spraw, jeżeli chodzi o sprawę prześladowań, sprawę politycznych, w sprawie kataklizmów, trzęsień ziemi, tsunami i tak dalej, i tak dalej. Ale nie tylko to. Względem bezbożności, względem różnych zwodniczych obyczajów religijnych, kultów, które się tak rozprzestrzeniają, i możemy dzisiaj zauważyć, jak one bardzo się wciskają w kościoły ewangeliczne, aby tylko w jedno połączyć, aby wypełnić swoim, aby to pokazać w pięknym świetle. Bracia i siostry, Jezus Chrystus mówi, i myślę, że w tym przypadku dotyczy się to też i tej dziedziny: bądźcie trzeźwi, baczcie, aby was ktoś nie zwiódł. Baczcie, zwiedzenie to przychodzi pod pozorem czegoś piękna, czegoś kulturalnego, czegoś inteligentnego, czegoś bardzo pobożnego. Ponieważ człowieka wierzącego tak by od razu nie wciągnął, że chodź się upij, czy to zrób, czy tamto zrób. I dlatego wszystkim nam, myślę, potrzebna jest ta czujność i ta ostrożność. Chcę jeszcze na zakończenie zwrócić uwagę, bracia i siostry, że będą następne wydarzenia odnośnie przyjścia Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako Króla. Ale zanim On przyjdzie jako rzeczywiście Król Królów i Pan Panów, to On się objawi jako oblubieniec. Jest tak wyraźnie napisane, i moglibyśmy to odczytywać, i myślę, że znamy te miejsca Pisma Świętego, ale chcę tutaj podkreślić to, że On się objawi na obłokach. Jest o tym napisane.
I oblubienica, która oczekuje Jezusa Chrystusa jako oblubieńca, powinna być czujna, podnosić wzrok swój do góry, oczekiwać i mówić: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź, Panie Jezu. I właśnie oczekiwać, ponieważ to przyjście Jezusa Chrystusa, objawienie się będzie tylko dla tych, którzy byli wybrani i gotowi, nie dla świata. Nie dla świata. Kościół będzie zabrany w okamgnieniu naprzeciwko Pana, a tu na ziemi będą się dokonywać następne wydarzenia, o którym tak wyraźnie nam mówi Biblia. Ale dopiero następne przyjście Jezusa Chrystusa, jako rzeczywiście Króla Królów i Pana Panów, o którym jest zapisane, ja może jeszcze odczytam z objawienia świętego Jana, tu jest tak wyraźnie powiedziane, gdzie apostoł święty Jan mówi: i widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jako płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim liczne wojska, na białych koniach przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też toczy kaść wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Chwała Jemu. Przyjdzie i ten czas, kiedy On zejdzie. I jest napisane, że kiedy stopy Jego staną na Górze Oliwnej, góra się rozszczepi. I On właśnie będzie królował 1000 lat. Drodzy, są to głębokie sprawy, ale w obecnym czasie chciałbym zachęcić was, abyśmy żyjąc w pośród tych wydarzeń, w pośród z jednej strony jeszcze dzięki Bogu takim dobrym warunkom, w którym żyjemy, natomiast z drugiej strony bardzo niebezpiecznym z powodu presji ze strony tego świata i ducha ciemności i różnych obyczajów, kultów i tak dalej, abyśmy jako naród Boży, synowie i córki światłości, abyśmy mieli wzrok skierowany na Jezusa Chrystusa, abyśmy mieli Słowo Boże i na uwadze zawsze te proroctwa, to objawienie, które właśnie jest przekazane, aby były dla nas tym drogowskazem. A co będzie nam jeszcze potrzebne? Jestem przekonany, że Bóg w swoim czasie przekaże, pouczy, oszczerze i pomoże, bo On jest naszym Panem. Chwała Jemu. Drodzy, chciałbym was zachęcić w tej chwili do modlitwy, abyśmy mogli przede wszystkim podziękować Panu Bogu za Jego święte Słowo, za Jego świętego Ducha, którego tchnął do naszych serc, za to kierownictwo, które możemy otrzymywać na każdy dzień w obecnym czasie, że daje nam tą możliwość, że możemy przychodzić przed oblicze Boże, karmić się tym Słowem, doznawać zachęty, ukierunkowania, ostrzeżenia, które nam jest tak bardzo potrzebne. Abyśmy poprosili Pana, aby dał nam wszystkim takie serce pokorne, bojące się, abyśmy nigdy nie zapomnieli tego, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. Abyśmy to docenili i każdego dnia przygotowywali się w pełni świadomości odpowiedzialni, osobiście każdy za swoją przyszłość i wieczność. A tym samym, abyśmy się przyczynili dla utwierdzenia również wierze naszych braci i sióstr, naszych dzieci, naszych wnuków, aby oni uczyli się bać Pana Boga, iść Jego śladami i również otrzymać żywot wieczny. Przekonimy nasze kolana i będziemy się modlić w tym temacie.